Witam Państwa bardzo serdecznie w środę 1 lutego. Każdy z nas na pewno posiada rower, hulajnogę, wrotki, rolki lub urządzenia tego typu. I się zawsze zastanawia, gdzie można byłoby po Opolu jeździć takimi sprzętami, żeby było bezpiecznie i przede wszystkim wygodnie. No i tutaj przychodzimy Państwu z odpowiedzią, bowiem w ramach budżetu obywatelskiego została zrealizowana właśnie taka inwestycja, jaką jest Rolkostrada. Jest to trasa, która umożliwia właśnie rowerzystom i wszystkim użytkownikom urządzeń, o których wcześniej mówiłem, bezpieczny transport. Została wymieniona nawierzchnia, został wylany nowy asfalt, który nie tylko poprawia komfort przy chodzeniu, przy transporcie, ale również jest bardzo ważnym aspektem bezpieczeństwa, który na pewno poprawi się tutaj i umożliwi na pewno lepsze skomunikowanie. A w jaki sposób ulepszy skomunikowanie? Mianowicie wzdłuż tej rolkostrady znajduje się przejście do dwóch szkół. Jest ona skomunikowana z dwoma szkołami podstawowymi, a w tamtą stronę, jeżeli będziemy się tam poruszać, to będziemy mieli od razu przystanki autobusowe. Także jak Państwo sami widzą, warto głosować w ramach budżetu obywatelskiego, bowiem powstają takie właśnie praktyczne projekty, za które można oddać głos.